witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś mamy poniedziałek, a to oznacza, że na tapet wypadałoby wziąć jakiś klasyk. I tym razem będzie to coś, co doskonale znacie, zapewne pamiętacie z dzieciństwa. A zatem nie będę zachęcać Was do tego, żebyście sięgnęli po tę książkę, żeby zapoznać się z historią przedstawioną na jej kartach, lecz żebyście zrobili to, by znów na chwilę stać się dzieckiem, zapomnieć o zdrowym rozsądku, by po raz kolejny przemierzyć tę dziwaczną krainę, w której obowiązujące w normalnym świecie prawa logiki działają na opak. Tak, tak, chodzi mi tutaj o Alicję w Krainie Czarów oraz po drugiej stronie lustra cudowne, wspaniałe książki pióra Lewisa Carrolla, które odświeżyłam sobie po latach i w których zakochałam się na zabój. O co tu chodzi, krótka piłka? Alicja przenosi się do Krainy Czarów, czy to za sprawą króliczej nory, do której wpada w pogoni za białym królikiem, który ciągle gdzieś się spieszy, co więcej trzyma zegarek w łapkach, taki tam osobliwy królik, albo przychodzi do tej Krainy Czarów, przenosi się do niej za sprawą lustra, przechodząc na jego drugą stronę. Także Alicja w każdym razie trafia do tej Krainy Czarów, przemierzając ją wzdłuż i wszerz, poznając wiele niesamowitych postaci. Niektóre z nich są naprawdę niebezpieczne, ściąć im wszystkim głowę! Myślę, że wiecie, o kogo chodzi. Spośród nich najbardziej chyba lubię Białą Królową, którą Alicja poznaje, spotyka podczas drugiej swojej wyprawy do Krainy Czarów, gdy przechodzi przez lustro. Tylko nie wiem, czy to jest do końca zasługa książki, czy może raczej rewelacyjnej ekranizacji Alicji, jedynej i słusznej. Chodzi o film w reżyserii Harry'ego Harrisa z rewelacyjną, cudowną, fenomenalną Carol Channing, która w ten oto sposób wyłożyła Alicji życiową prawdę. The rule is jam tomorrow, jam yesterday, but never ever jam today. Wybaczcie, nie potrafię śpiewać, ale się rozkręcam, gdy o tym myślę. A zatem przed Wami jedyna i niepowtarzalna, fenomenalna Carol Channing. Jam tomorrow, jam yesterday, but never ever jam today. Tomorrow jam yesterday, but never ever jam today. You can wish as you want, you can want as you wish. Still you better hear me say, jam tomorrow jam yesterday, but never ever jam today. Not ashamed of marmalade, not chili, no honey, for love, no money. Oh, you can wish as you want, you can want as you wish. Still, you better hear me say, jam tomorrow, jam yesterday, but never ever jam today. Uwielbiam tę postać, po prostu wielbię, zwłaszcza w wykonaniu Carol Channing. To po prostu jak ona śpiewa tę piosenkę, widać, że z tą postacią jest coś nie halo, coś nie teges, że brakuje jej piątej klepki. Taka, wiecie, pokrętna postać, pokrętna mieszkanka tej pokrętnej Krainy Czarów. Także bardzo mi się podoba Carol w tym filmie. W ogóle bardzo podoba mi się ten film. Najlepsza ekranizacja, ale przechodząc do rzeczy, generalnie bardzo podoba mi się ta zasada. Co prawda dżemu nie jadam, ale gdyby odnieść to do czekolady. Czekolada jutro, czekolada wczoraj, ale nigdy dzisiaj. Dieta po prostu idealna. Bardzo podoba mi się ta pokrętna logika bohaterów wykreowanych przez Lewisa Carrolla. Szalenie barwnych postaci, którym brakuje piątej klepki i o których nie będę tutaj za dużo mówić, nie będę się nad nimi rozwodzić, ponieważ doskonale je znacie. Każda z nich jest naprawdę wyrazista, każda się wyróżnia, każdą trudno zapomnieć. Wystarczy, że rzucę takimi hasłami jak szalony kapelusznik, królowa kier, od Cheshire i wiadomo, o co chodzi, więc nie ma sensu o tym mówić, także może przejdę do języka, na tym się skupię, ale uwaga, nie będzie to jakaś analiza konkretna tego tekstu, bo wiecie, ja nie studiowałam żadnej anglistyki czy polonistyki, nigdy nie rozkładałam książek na części składowe, w każdym razie chciałabym zwrócić uwagę na język tak ogólnie, bo oto, moi drodzy, prawdziwy, swoisty manifest wolności językowej, czego wyrazem jest zwłaszcza Jabberwocky, wiersz
uznawany za szczytowe osiągnięcie angielskiej poezji absurdalnej. Współczuję tłumaczom, wszystkim, którzy przekładali Alicję na język ojczysty. Podejrzewam, że z Jabberwockim mieli naprawdę bardzo dużo zabawy, żeby to przełożyć na język polski na przykład. Po prostu jedna wielka masakra. Czytałam to teraz w oryginale i powiem wam, że poza coś tam Jabberwocki nic z tego nie zrozumiałam. Także może przeczytam wam przekład Antoniego Marianowicza. Tych przekładów w Polsce było też od groma, więc niezależnie od tego, po który bym sięgnęła, to i tak generalnie trudno będzie zrozumieć tego całego Jabberwockiego. Każdy przekład jest taki dosyć skomplikowany, a podobno ten Antoniego Marianowicza jest najlepszy, tak gdzieś wyczytałam, nie wiem. Nie znam się, bo nie pamiętam w ogóle nawet w jakim przekładzie czytałam Alicję po polsku gdzieś tam kiedyś. W każdym razie czytam ten cudowny, wspaniały wiersz. Grozeszły się po mrokolicy smokropne strasznowiny. Dziwolęk znowu smokolicy ponurzył się w grzęstwiny. Ale o co tu chodzi? Smokropne strasznowiny, czyli jakiś pewnie smok. Grozeszły się po mrokolicy. Straszą w okolicy. Uciekać! A! Dziwolek znowu smokolicy ponurzył się w grzęstwiny. Nie będę się już dalej kompromitować swoimi domysłami. W każdym razie bardzo mi się ten wiersz spodobał i generalnie ta książka jest taka pełna absurdu, cudowna, wspaniała i jeżeli nie czytaliście jej, to tak od razu mówię, żebyście się nie bali, że ten wiersz to tylko taki chyba jedyny przykład czegoś totalnie niezrozumiałego w tej książce. Jeżeli chodzi o słowa, a nie o sens, logikę. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi, bo ta książka napisana jest naprawdę bardzo ładnym językiem. Widać tu ogromną kulturę słowa, rzadko spotykaną dzisiaj, a także bardzo dużo szalenie wciągających gier słownych. Do cats eat bats, do cats eat bats, and sometimes do bats eat cats? Oto jedno z pytań, na które Alicja nie potrafiła udzielić odpowiedzi, niezależnie od tego, jak je zadała. Nie pamiętam, jak to w ogóle brzmiało w polskim przekładzie, ale coś mi się wydaje, że kot Alicji w polskim przekładzie nazywał się Jacek. Tutaj mamy chyba Dinę, a tam był Jacek, a do Jacka Gacek pasuje. Skoro to są nietoperze, to pewnie byłoby, czy Jacek je Gacka? Gacki, czy Gacki jedzą Jacki? Dobra, nie będę tutaj się nad tym rozwodzić. W każdym razie bardzo mi się te gry słowne w tej książce podobają. Jest ich tutaj bardzo, ale to bardzo dużo. Także pod względem językowym ta książka jest po prostu świetna. Gwarantuje bardzo fajnie spędzony czas, naprawdę świetną, wyśmienitą zabawę. Jeśli wierzyć temu, co przeczytałam w internecie, w sieci, podobno na kartach tych książek, znajdziemy bardzo dużo sarkastycznych aluzji do przyjaciół oraz wrogów Lewisa Carrolla, a także parodie różnych wierszyków, których uczyły się dzieci brytyjskie w XIX wieku. Może kto to może wiedzieć, myślę, że przyjaciele autora Charlesa Ludwicza Dodgsona, bo tak brzmi jego imię i nazwisko. Lewis Carroll to jego pseudonim artystyczny i tak w sumie łatwiejszy do zapamiętania, wydaje mi się, więc dobrze, że sobie go przybrał. W każdym razie wydaje mi się, że no, jego przyjaciele mieli niezły ubaw, próbując odgadnąć, kogo autor miał na myśli, ale ja też się naprawdę dobrze bawiłam. Z przyjemnością wróciłam do tej cudownej, wspaniałej krainy czarów, próbując znaleźć odpowiedzi na pytania, na które nie ma odpowiedzi. Po raz kolejny próbując rozgryźć pokrętnych mieszkańców tej krainy, co też jest po prostu awykonalne, bo tego nie da się zrobić. Nimi rządzi jakaś naprawdę totalnie odwrócona logika, nie wiem jak to nazwać. W końcu mamy tu do czynienia ze snem chaotycznym trochę, przesyconym magią, snem okraszonym naprawdę odrobiną szaleństwa. Mamy tu też bardzo dużo absurdu, albo raczej absurdu okraszonego odrobiną szaleństwa. Może tak, nie wiem, czy to nie brzmi zbyt pokrętnie, ale dzisiaj, proszę bardzo, wzięłam na tapet Alicję w Krainie Czarów, więc jak najbardziej mogę mówić pokrętnie, bo no, taka jest właśnie ta książka. Pokrętna, cudowna, wspaniała, więc cieszę się, że ją sobie odświeżyłam. Mam nadzieję, że wy też to zrobicie i że tego nie pożałujecie, że wrócicie do Alicji po latach, albo że po nią sięgniecie, jeśli jeszcze jej nie czytaliście, bo to naprawdę cudowna, wspaniała książka, która moim zdaniem nigdy się nie zestarzeje, którą na pewno będą czytały kolejne pokolenia. Nie ma innej opcji. Alicja po prostu wymiata. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku. Na sam koniec pragnę wspomnieć, że na blogu szykuje się, może już jest, a jeśli tego nie ma, to będzie jutro. Jutro, wczoraj, nigdy dzisiaj. Tak to właśnie u mnie wygląda, proszę bardzo. Kieruję się tymi samymi zasadami, co Biała Królowa. W każdym razie będzie post dotyczący Alicji. Chcę
Was zabrać w taką podróż w głąb króliczej nory, tak bardziej filmowo, żeby pokazać Wam Alicję właśnie od strony filmowej, bo już nieraz Wam mówiłam, że jestem bardziej filmowa niż książkowa i znowu ta moja pokrętna logika, to dlaczego nie mam po prostu kanału poświęconego filmom, tylko książkom, ale dobra, już nie będę tutaj się za bardzo rozwodzić. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku, zapraszam Was serdecznie na bloga i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!